Od kilku dni w Krakowie jeździ tramwaj, który przypomina o setnej rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego. To było bardzo ważne powstanie, ono zakończyło się przyłączeniem części ziem Śląska do Polski. Muzeum Powstań Śląskich zwróciło się do MPK z propozycją, żeby po prostu o tym fakcie przypomnieć krakowianom. Zgodziliśmy się od razu, też nie był to przypadek, bo Kraków ma też pewien związek właśnie z tymi wydarzeniami na Śląsku. Wielu ochotników z Krakowa jechało na Śląsk, żeby brać udział w tym plebiscycie i pomagać. W Krakowie były prowadzone zbiórki, które służyły tej sprawie na Śląsku. Powstania śląskie były trzy. Drugie powstanie, którego setną rocznicę obchodzimy w tym roku, miało miejsce właśnie w 1920 roku, wybuchło w sierpniu i to było niezwykle ważne powstanie, dlatego że wtedy zaznaczono, że nie damy się jako Ślązacy, w sensie wmanipulować w ustalenia, nic o nas bez nas. I to było strasznie ważne, dlatego że zaznaczono wtedy siłę Ślązaków i ich determinację w powrocie do Rzeczpospolitej. Decydującym było trzecie powstanie śląskie w 1921 roku, które zagwarantowało powrót większej części Śląska do Rzeczpospolitej, no i z jego częścią w dużej mierze przemysłową. To jest strasznie ważne. Będę też mówił krakowianom o tym, że jest dużo związków między Śląskiem a Krakowem, czy Małopolską w ogóle, i o samych związkach Wojciecha Korfantego, przywódcy Powstania Śląskiego.